Aby pomiarkować, co się właściwie z saskim złotem stało, należałoby powrócić do sadzki ciołka z Fatimą. Wieści dostarczone przez dziewczynę były wręcz nieprawdopodobne. Oto do Warszawy zmierza śmiało 16 beczek pełnych złota. Wiózł je niejaki Wolf Dietrich von Bechlingen, któremu za usługi dla elektora przyobiecano rychło wielkie kanclerstwo w Saksonii. Opowieść o tym skarbie brzmiała wprawdzie niczym bajka, ale Poniatowski postanowił skorzystać z sytuacji, nawet jeśli miałoby kosztować go to głowę. Chroniąc reputację swego pryncypała, na wszelki wypadek nie wtajemniczył go w swoje plany. Zebrał jedynie czwórkę swych obwiesi i wraz z nimi przystąpił do działania. Informacje Fatimy okazały się nad wyraz precyzyjne. Cztery wozy udające, aby nie wzbudzać zbędnego zainteresowania, transport wina na elekcję, chronione były jedynie przez 8 zbrojnych kirasjerów i jegrów przebranych za woźniców i pachołków. Pierwszą z fur powoził osobiście Gottlieb Adolf, młodszy brat pana von Bechlingena. Dopiero mile za nim podążał oddziałek wojskowy, gotów w razie potrzeby wesprzeć dostawców trunku. O świcie 26 czerwca transport opuścił Łowicz i wśród porannych mgieł podążał ku Warszawie, tak aby po południu, w pierwszym dniu elekcji, wszystko stało się jasne, a apety stronników Sasa zaspokojone. A tak nastąpił bez ostrzeżenia. Zaraz za miastem świsnęły strzały z łuków, zwalając z koni czwórkę eskortujących. Chwilę potem pojawiła się piątka zbrojnych za Tatarów przebrana i w związku z tym niemożliwa do rozpoznania, która rzuciła się ku wozom. Walka trwała krótko i na szczęście dla atakujących nie padł żaden strzał mogący przywabić wsparcie. Zresztą krom pana Gottlieba nikt nie był skłonny umierać za cudze złoto. Rozbrojonych wojaków pogoniono bosych w stronę Warszawy, a ludzie Poniatowskiego skierowali porzucone zaprzęgi ku rzece, szczęśliwie po niedawnych deszczach mocno wezbranej, gdzie czekały płaskodenne barki z grupą czeladzi na czele z Czarnotą. Załadowano na nie bezcenny łup i bystro skierowano się bzurą ku gęstwinom Puszczy Kampinoskiej. Zdumiewające, ale o rabunku von Bechlingen dowiedział się dopiero po półtorej godzinie, kiedy jego oddział dotarł do umykających na piechotę żołnierzy. Natychmiast zawrócił i z pomocą brata odszukał miejsce napaści. Konie przepadły, a porzucone wozy znaleziono w lesie opodal miejsca o melodyjnej nazwie Żelazowa Wola. Drogocennych beczek ani śladu. Dopiero zbadanie brzegu Bzury i znalezienie tam odcisków w glinie pozwoliło domyśleć się, co to właściwie się zdarzyło. Oczywiście Wolf Dieter Bechlingen wysłał dwa oddziały w stronę puszczy, no ale było to szukanie igły w stogu siana. O tej porze krypy, na które załadowano łup, mogły być nawet pod Czerwińskiem na Wiśle. W dodatku miejscowi nie chcieli rozmawiać z Niemcami, a wyciskane na siłę informacje z nich były najczęściej sprzeczne. Po południu dotarł z Warszawy pan Przebędowski. Ze zdenerwowania ledwie trzymał się w siodle i gdy koń poniósł spłoszony ujadaniem jakiegoś polskiego psa, runął na ziemię niczym worek i nogę skręcił. Do Warszawy wrócił w kolasie cały czas rozpaczliwie, próbując znaleźć wyjście z sytuacji. Odepchnął Fatimę, gdy ta usiłowała go objąć. Kazał tylko sobie szaty zmienić, dać coś na pokrzepienie i prowadzić do pałacu pana Bielińskiego. Niewolnica wykonała polecenie bez szemrania. W pierwszej chwili biskup Dąbski nie pojął grozy sytuacji. Najważniejsze, żeby nikt się nie dowiedział o rabunku, mówił szeptem. Mamy wystarczająco wielu zwolenników, by przeprowadzić wybory i ogłosiwszy zwycięstwo króla Augusta, odśpiewać Tedeum Laudamus w katedrze warszawskiej. A potem już niech się wybraniec narodu martwi, ma przecież dojść wojsk, by do Krakowa wejść. Gdzie? Jeśli Radziejowski nie zechce przewodniczyć ceremonii, ja sam go ukoronuję. Potem wystarczy już tylko nieposłusznych przymusić, a jak trzeba, to i
cara Piotra o wsparcie poprosić. Powrócili na salę, gdzie pierwszą z osób, która ich zagadnęła, był prymas Radziejowski, nadchodzący w towarzystwie mocno poruszonego Stanisława Leszczyńskiego. Słyszałem, że ktoś wasz Jurgelt skonfiskował i rozumiem, że nie ma najmniejszego powodu, aby kandydaturę Sasa pod elekcję stawiać, rzekł z lekkim, ironicznym uśmieszkiem. Już wiedzą, wszyscy wiedzą. W głowie Przebędowskiego zakręciło się jak na karuzelu i omdlały padł między mięsiwa. Wszyscy mieli się dopiero dowiedzieć. Prymas jednak należał do pierwszych poinformowanych. Jakże miał nie być, kiedy saskie złoto ukryte w puszczy oczekiwało na sposobną chwilę, aby znaleźć się pod opieką arcybiskupa Gnieźnieńskiego w jego rezydencji. Coś ty zrobił, ciołku? Pytał Stanisław, wstrząśnięty relacją swojego podwładnego. Mam nadzieję, że udaremniłem plany szubrawcom i zmieniłem przebieg elekcji. Leszczyński nie ośmielił się wyznać prawdy swemu ojcu, a prymas związany tajemnicą spowiedzi też nie kwapił się chwalić akcją przeprowadzoną w interesie Rzeczpospolitej. Jednak narada, która odbyła się jeszcze tej nocy w tureckim namiocie, rozgrywała się w zgoła innej atmosferze niż uczta ją poprzedzająca. Gdyby nie powaga chwili, nastrój można by uznać za swobodny, głównie za sprawą imca Wejki, który w strój turecki przebrany mocną kawę zgromadzonych raczył, strojąc przy okazji bałby figle. Przybył prymas, marszałek Bieliński, hetman Jabłonowski, a witał ich obu Leszczyńskich ojciec i syn. Sytuacja oczywiście pozostawała nadal skomplikowana. Wprawdzie groźba wyboru Augusta Mocnego rozwiewała się właśnie jak dym, a kandydatura księcia Badyńskiego nie była praktycznie prawdopodobna, to jednak o Kondeuszu Młodszym nadal nie było żadnych wieści. Co gorsza, plotki pochodzące z Gdańska mówiły o wyjątkowych wiatrach na Morzu Północnym i prawdopodobnym zawróceniu floty Jeana Barta. A co z francuskimi pieniędzmi? Pytał marszałek Bieliński. Jeśli elekcja się przedłuży, możemy mieć kłopoty nawet z aprowizacją. Rafał Leszczyński, który prócz urzędu chorążego koronnego piastował jeszcze stanowisko marszałka dworu królowej Marii Kazimiery i lubo z nią skłócony zachował wiedzę o bieżących relacjach z Francją, wzruszył jedynie ramionami. Nic pewnego, odparł z głębokim westchnieniem. Poliniak potrafi tylko zapewniać, że książę jest w drodze, że pieniądze również, ale na czczych zapewnieniach niczego nie zbudujesz. Winienem dziś jeszcze otrzymać list w tej sprawie, ale cisza. Nie dostałem. Nie mamy dobrych wspomnień po francuskich rządach w Polsce, ozwał się hetman Jabłonowski. I do końca też nie wiemy, jaki pasztet przyjdzie nam na głowę sobie wziąć. Młody Kondeusz zapatrzony jest w Króla Słońce i chętnie by nam podobną, absolutną monarchię zafundował. Może by się i zdało, mruknął półgłosem pan Stanisław, ale nie spodobało się to jego ojcu. A nasze swobody i prawa? Nasza złota wolność stanowiąca fundament Rzeczpospolitej? Zapnął. Mamyż zostać pieskami pokojowymi w drugim Wersalu? Przysłuchujący się rozmowie Poniatowski pomyślał, że zdałoby się one wolności nieco ukrócić, boć dawno przekroczyły one granicę dzielącą demokrację od anarchii. A gdyby powrócić do idei Piasta, ozwał się nieśmiało młody Leszczyński, który przy apodyktycznym ojcu tracił zwykły rezon. Królewicz Jakub podtrzymuje swą kandydaturę i ani myśli ją wycofywać. Pan Rafał skrzywił się, ale nie krytykował. Jak trzeba będzie, mogę husarię w pole wyprowadzić na znak poparcia Sobieskiego, ozwał się Jabłonowski. A ja na najpilniejsze koszty ze szkatuły mojej złoto przeznaczę, stwierdził Radziejowski. Poniatowski uśmiechnął się dyskretnie.
łatwo dysponuje się cudzym złotem. Rozstali się z decyzją powrotu do Piasta, a Stanisław wyruszył jeszcze rozmówić się z królewiczem Jakubem. O świcie Radziejowski odprawił wczesną mszę w kościele Świętego Krzyża połączoną z poświęceniem ołtarza świętej Felicissimie, mało znanej męczennicy z Umbrii, straconej w czasach Dioklecjana. Chyba z racji imienia uznawano ją za patronkę polskich elekcji. Czy tym razem miała przynieść upragnione szczęście powszechne? Msza się rozpoczęła, kiedy do kościoła wmaszerował zdumiewający orszak. Na czele kroczyła królowa wdowa w głębokiej czerni. Jej tłusta twarz mocno w ciągu roku przegiętła, co jednak przydało jej niewidzianego od dawna majestatu. Znać było, że rozliczne troski musiały dać się jej we znaki mocniej niż 17 wcześniejszych porodów i poronień, które, żyjąc z królem Janem, jakoś przeżyła. Ku zaskoczeniu zebranych towarzyszyła im w komplecie trójka synów, królewiczek Jakub, Konstanty i Aleksander, a także Teresa Kunegunda, księżna bawarska, której nie spodziewano się w Warszawie. Szmer wtedy poszedł między senatorami i dyplomatami, bo w takiej zgodzie nie widziano rodziny Sobieskich od dawna. Tymczasem Maria Kazimiera podeszła do ołtarza, gdzie prymas skończył właśnie odmawiać Kyrie Eleison i na kolana przed nim padła. W kościele uczyniło się cicho, to też kiedy zaczęła mówić, świadomie obracając się ku zebranym, można było słyszeć każde słowo mówione polszczyzną piękną i godną. Wasza ekscelencjo, czcigodni panowie i dostojne damy, klęczę tu dziś przed wami, jak grzesznica, aby błagać was o wybaczenie. Moje niegodne działania hańbiły pamięć mej świętej pamięci męża i godziły w rodzinę. Z całej duszy pragnę to naprawić. Postanowiłam wtedy zrezygnować z połowy należnego mi spadku, przeznaczając go na utworzenie szkoły rycerskiej dla bitej szlachty z niezamożnych domów. Sama zaś postanowiłam udać się do klasztoru w Italii i tam w modlitwie doczekać kresu mych dni. Tu powstała i do prymasa, tłumu, a może głównie do obrazu Chrystusa rzuciła: wybaczycie? Ktoś zawołał: wybaczamy! I kościół wybuchł nienotowaną dotąd owacją, a synowie i córka skupili się wokół niej, tuląc i płacząc. Świetny spektakl, mruknął Leszczyński do Ciołka. Lepszego w operalni nie uświadczysz. Potem prymas wrócił na pole. Wieści rozniosły się lotem sokoła i wywołały nadzwyczajne poruszenie. A gdy jeszcze od strony Bielan, stętetem kopyt i szumem skrzydeł wysunęły się chorągwie husarskie dowodzone przez hetmana Jabłonowskiego, coś osobliwego ogarnęło Polaków. Wydało im się, że nagle powraca do nich dawna siła i chwała Rzeczypospolitej, tej spod Wiednia, Beresteczka, Kłuszyna i Kirchholmu. Że ona wraca i jest za progiem. Poderwały się głosy, aby reasumpcję czynić i głosować ponownie, na co prymas Radziejowski przysłał z ochotą i głosowanie gremialne viritim, jak za dawnych czasów, zarządził. Ci, którzy się gotowi byli sprzeciwić, pozostawali w mniejszości, więc milczeli. Biskup Domski po prostu uciekł. Koło południa dzieło było skończone. Sobieski wygrał bezapelacyjnie. Powiedziano go do katedry, a od bramy krakowskiej już niesiono na rękach. Zagrały organy. Interrex ogłosił wybór Ludwika Jakuba, król nakazał przedstawić swe imiona, i zaintonował Tedeum. I poniosła się pieśń między tłumem wypełniającym uliczki Starego Miasta, a jeden okrzyk biegł dalej przez całą Polskę i Europę, a może nawet wszechświat. Vivat Lodovicus Secundus Dei Gratia Rex Polonie! Vivat! W części namiotu zajętego przez kancelarię panów Leszczyńskich Sawejko, nie posiadający, jak wiadomo, ani czynnych, ani biernych praw wyborczych, porządkował listy. Z jakiejś dziury wyciągnął nieodczytaną korespondencję sprzed 2 dni, którą sam pieczołowicie schował i teraz wielce zadowolony ułożył na szczycie kubki.
Oj, zdziwi się bardzo pan Rafał, kiedy złamie pieczęć i odczyta wiadomość, której tak wyczekiwał, że pieniądze francuskie będą za 2 dni, a książę Conti wyruszył właśnie do Warszawy. Za późno. Za późno. Ciąg dalszy nastąpi.